Gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem zadeklarował dziś prezydent Andrzej Duda. Chciałbym też z tego miejsca zaapelować do Was o to, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy, nawet ten najmniejszy, będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w prezydium Sejmu. To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny. Jako prezydent Rzeczypospolitej deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu od 2015 roku była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia: wolności i solidarności. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe działania rządu Prawa i Sprawiedliwości podsumował dziś premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że wciąż ważne jest dbanie o suwerenność Polski. Myślę, że patrząc na nowożytną historię Polski, możemy powiedzieć tak, że to jest historia wielkiego narodu, ale słabego państwa. Przez ostatnie setki lat, to mam przede wszystkim na myśli. I to, że dołożyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość cegłę, może cegiełkę nawet do tego, żeby poprawić struktury państwa, zwłaszcza niewydolne struktury finansów publicznych, jest niezwykle ważnym osiągnięciem i jednocześnie tą praprzyczyną wielkich naszych polityk, o społecznej już powiedziałem, ale warto powiedzieć o wielkiej polityce zrównoważonego rozwoju Polsce lokalnej, warto powiedzieć o wielkiej polityce bezpieczeństwa, o naszej wielkiej polityce wobec polskiej wsi, rolnictwa, wyrównywania szans na polskiej wsi. Podsumowując te 4 lata, chciałbym przejść przez to w pewnej takiej chronologii 4 wielkich kryzysów, które na nas spadły. I to, że mogliśmy na nie reagować, też brało się z tego, że traktowaliśmy nasze zapowiedzi, nasze obietnice wobec rodaków bardzo, bardzo poważnie.